Hej, cześć, siemano wszystkim ludziom z tej strony Xizer i teraz w kolejnym odcinku, moi drodzy, na kanale z Fasmofobii. A dzisiaj gramy Tangle Loot na trybie obłędnym, moi drodzy, tak jest, dokładnie. Czyli bez cursed objectów, moi drodzy. Po prostu sobie spróbujemy. Też był komentarz chyba, właśnie, żeby zagrać na trybie obłędnym, więc mówię, dobra, spróbujemy, dlaczego by nie. Nowi subskrybenci, moi drodzy, najważniejsza rzecz jednak, jakby nie patrzeć, czyli Shimi 2 godziny temu, kurczę, dziękuję bardzo, subskrypcję, kurczę, i Alanowski, dziękuję, także Diva Gamer, dziękuję bardzo, Milbox, dziękuję bardzo, i chyba na tyle, jeżeli chodzi, no tutaj Iwona jeszcze, kurczę, także dziękuję wszystkim bardzo za nowe subskrypcje, jestem bardzo wdzięczny, moi drodzy, cieszę się, że dołączyliście do naszego community, także no, lecimy dur, moi drodzy. Bez zbędnego gadania, kurczę, tryb obłędny, czyli jak to się wie, tylko i wyłącznie jeden dowód jest dostępny i nie ma cursed objectów ogólnie i mniej hidespotów i w ogóle, także tak to się prezentuje, zobaczymy jak gierka nam wyjdzie. Jeżeli oczywiście lubicie fazą, pamiętajcie o lajkensie, o subskrypcji, jeżeli jeszcze nie macie właśnie, i komentarz, tylko jak chcecie oczywiście, to nie jest tutaj must have, także wiecie o co, kaman. No i lecimy, lecimy, moi drodzy, dzisiaj nocka, kurczę, w robocie, także zobaczymy, trochę tam pospałem do 13:20 chyba, coś takiego. Bo jednak jak jest nocka, to kurczę, wolę trochę dłużej pospać, bo ja nie lubię na dwa razy spać, więc to jest tak, że... hidespot, ja pieprzę, ale jaja. Więc najbardziej lubię robić tak, że po prostu idę spać. Wow, kolejny hidespot, what the fuck? Po prostu jednym ciągiem, ja nie śpię na dwa razy, to jest dla mnie useless dość. Nie lubię, nie lubię. Bardziej bym czuł się zmęczony, coś czuję, niż wyspany, wiecie? Jak drugi raz bym chodził spać, tak szczerze. Okej, rzucił itemem, dobra, chodźmy zobaczyć gdzie. Jednak myślę, że to jest ważne info. Okej, okay, pokój dziecka, tak? Chyba... Okej, okay, ewidentnie dotknął te drzwi, przynajmniej tak mówi nam oczywiście IMF. Dobra, wiecie co, zanim włączymy światło, to chodźmy po inne itemy najwyżej. Dajmy to tam. Chciałbym zobaczyć UV, czy może jest akurat ultrafiolet. Jakimś cudem może będzie ten jeden dowód, to akurat może będzie ultrafiolet, kto wie. Sprawdźmy od razu Spirit Boxa przy okazji. No fajnie byłoby bonerka znaleźć, prawda? Też mi się wydaje. Fajnie byłoby znaleźć Bonerita. I patrzcie, czy jest to UV akurat? Raczej nie. No dobra, well unlucky. Dajmy księgę. Are you here? Are you close? How old are you? Are you friendly? Wow. No, rzuca fest ogólnie, ale gdzie? Tutaj? Nie, on rzuca gdzieś tutaj. O, teraz rzucił ewidentnie tutaj, nie? Dobra, no okej, jest on agresywny troszeczkę, kolega. Weźmy sobie szybko... To i to, bezpieczniki są w piwi, więc fajnie byłoby teraz włączyć szybko je, nieprawdaż? No tam kurczę, że rusza tymi rzeczami, nie? Pieprzony. Okej, okay, lights on, iść, dzięki. Okej, okay, Bonery to w piwni, bardzo miło, iść, dziękuję. No dobra, moi drodzy. A tutaj są posrzucane te itemy, okej, okay, broski. Szkoda, że on, okej, okay, rzucił pismem, ale to... Nie wiadomo, moi drodzy, więc nie ma co się nawet nastawiać tutaj, że o, nie ma pisma ducha, po ostatnim to już nie wierzę w to. Więc no, nie ma co. Rzuca tutaj ogólnie, Spirit Box może sprawdźmy, co? Are you here? Are you close? How old are you? Are you friendly? No okej, okay, no średnio kolega ma tutaj zamiar chyba odpowiadać. Zapalmy sobie światło, żeby nie było, że nam psycha sitting tutaj. On rzuca ogólnie na dużym obszarze chyba, moi drodzy, wiecie? No na dość bardzo dużym obszarze. Gagri w ogóle zniknął. Właśnie chyba Gagriego teraz rzucił i właśnie się pod ziemię wstoczył. Co się odpieprza z tą grą, że i temu ostatnio pod ziemię się wpadają jakby... Excuse me? No dobra, well, chodźmy po sól. Myślę, że dobrym będzie pomysłem wzięcie pilca. Ogólnie raczej. Ale to zaraz. Najpierw sól, krucyfiks raczej i kamera. Dobra. Siup. Dzięki. W żyłkę jednego sobie musimy dać. Bo jest taka zagwostka troszkę. Nie ma co. Otworzył znowu drzwi. No spoko. Te drzwi, tak? Tak. Dobra. Fota. O, kolejny raz fota. Dobra. Ładnie, ładnie zamykasz, kolego. No ale UV niestety nie widzimy, więc... Cholera wie. Dajmy tutaj stópki tu, tu i tu może, zobaczymy, może jakiś frajfik akurat, kto wie. Rucy bomba, myślę, że tutaj będzie dobra. Okej, okay, nie jest to frajf, moi drodzy, szoked. Sprawdźmy potrójnie. Nie, dobra. Gitówka, dobra. Rzucę tutaj aparat, żeby wiedzieć, że tutaj robiłem fotę najwyżej. No i o, stepnął chyba to. Tak, tutaj, okej. Okay.
No tylko tutaj potrzebuję. Mówię, jakie sequesty mamy? Świeczka i odpowiedź kiedy goni. Man, that's not too good. A, sprawdźmy Orbixony, moi drodzy, szybkości. Rzucił pisem znowu chyba, nieprawdaż? Tak mi się wydaje. Okej, jednak nie, jednak tam rzuca pluszakami chyba, albo... Tak, Gagrim rzucił, moi drodzy. Zróbmy fotel Gagriego. Interakcja 3. No dobra. No ciekawy tutaj duszek jest, nie powiem ogólnie. Na razie nie mam pojęcia zbytnio, co to może być. Jest freezing breath, więc może być, kurczę, freezing temp. Trzeba to sprawdzić jak najszybciej. No zdjęcia mamy na razie spoko. Świeczkę teraz weźmiemy na pewno pod questa, bo fajnie byłoby zrobić questika, nieprawdaż? Iś, no i projektor doc chyba. Orbixonów żadnych nie widzę, bynajmniej tutaj. Może być jeszcze tam na tym korytarzu, nieprawdaż? Albo coś może ten doc, się ten orb albo coś. Więc cholera wie. Przekonamy się, moi drodzy, przekonamy się. No dobra. A ja wziąłem kadzidło jak debil. Man. What I've done, man. I taki doc chyba będzie spoko, co? Całkiem. Może jednak trochę niżej, co? Tak szczerze mówiąc. Okej, no mamy kadzidełko w razie, co? Tutaj sobie postawmy na górę. Iś. Dobra. Iś. Okej, nice. Teraz świeczunia, świeczunia. Świeczunia, świeczunia i kamera przede wszystkim by się przydała, nie? Na tym właśnie drugim pokoju, się tym korytarzu w sumie, jakby nie patrzeć. Siup. Okej, czy tutaj doc ma coś do zaoferowania albo coś w ten desen? No ten doc tak bardziej się przydał jednak za nami. Oh, what the actual fuck, okej. Było to widoczne tak bardzo, że ja pieprzę. Jestem w szoku aż. Okej, dobra, dobra. Mamy doca, tylko pytanie, czy ten doc jest widoczny kamerowo, czy też IRL? Nasz jedyny dowód to jest doc. Okej, okej. Ono wbiegła tutaj na tego, wręcz na kamerę. Więc I can see you, bro. Come on, show yourself on the dots. Okej, wiecie co? Chodźmy, weźmy smażę. Nie chciałbym ginąć, naprawdę. Więc... Smash stick for sure. Nie wiem, czy ja nie powinienem, moi drodzy, kampić się troszkę też z kamerą, żeby zobaczyć, czy właśnie po prostu to nie jest doc, wiecie. Okej, zgasił światełko, miło, miło z jego strony. Okej, widziałem IRL chyba, jeżeli się nie mylę, tutaj. Teraz skampmy się z tym może. Okej, ładne zdjęcie ducha, moi drodzy, idealne, 3 gwiazdki. Phantom to nie jest, ponieważ widać go na docie, więc to na pewno nie. Wraith także, moi drodzy. No i resztę, no na pewno nie Gorio też. Także mamy 3 duchy wykreślone. Okej, okej. Dobra, teraz tak. Tej soli nie robiłem zdjęcia. Jeszcze jedno, moi drodzy, fota. Jeszcze jedna fota. Jesteśmy w domu, jeżeli chodzi o zdjęcia. Więc... no dobra, więc tak. Chodźmy po sól chyba, wiecie? Po prostu chodźmy po sól. Będzie najprostsze raczej tutaj... najprostsza rzecz, żeby zrobić zdjęcie po prostu, wiecie? Zdarzenie paranormalne i ten, dobra. Weźmy jedną sól. Weźmy co, weźmy może sobie... Sól, to, to i to, dobra. Podczas uciekania w razie co z Chase'a może sobie wbić to. W razie W. Albo coś, nie wiem. Duno. Dajmy to może w tym miejscu, koło tej księgi naszej iść. Okej, weźmy sobie zapalniczkę, która była tutaj. Okej, okej, brouski. No ładny, docik ogólnie jest ładny, naprawdę ładnie sobie chodzi. Możemy sobie zrobić foto na przykład tego, moi drodzy. O, bo zgasiła. No dobra. Okej, mamy full perfecta, jeżeli chodzi o zdjęcia. To jest dobre, moi drodzy, to jest dobre gówno. No teraz jedynie przydałby się w sumie... Hunt. Deogen wiadomo jak to będzie. Tak samo Raichu też będzie miarę szybki. Tak reszta, tak powiem wam. Okej, chodźmy po parabiotyk. Uła, rzucasz koleżanko. Na razie tego raczej nie chcę brać, mi się wydaje. Wrzucę to tutaj może do tego sobie. Bo wiecie, fajnie byłoby sprawdzić jeszcze właśnie na przykład Banshee może Scream jakiś, nie? Byłoby całkiem sympatycznie. Pierwszego hunta i tak na pewno anulujemy, ponieważ mamy krócy bomba. Więc to for sure. Sól weźmiemy sobie. Czujnik ruchu możemy pod kątem, dlaczego by nie na przykład. Tak, ja będę uciekał na pewno chyba, mi się wydaje, że tutaj, nie? Tutaj się skitramy.
Albo tutaj może się skitramy, co? Zdajmy może sól tak tu. Tu. I w razie co jakby chciała wchodzić, to rzeczywiście tutaj może. Dobra, git good. Czujnik ruchu sobie rozstawmy, dlaczego by nie, niech będzie. Teraz tak, no dobra, no czajmy się z tym. Can you speak to me? I mean, can you scream for me? Okej. Cora Norris. Did you know that Chuck Norris is your fucking uncle? Chyba się zgodziła, moi drodzy. Chyba rzeczywiście Chuck Norris jest wujkiem, kurczę, tutaj ewidentnie. Ewidentnie. Juu, jakie fajne kamery tutaj macie, shit, man. No fajnie jakiś airball event ogólnie by był, nie? Bo tak miło byłoby wykreślić o niego, nie powiem, nie powiem, jakby oni wykreślonko. Byłoby całkiem sympatyczne. Nie powiem. A to nie, chyba do ogon też nie może być, bo chyba on forsowany, ale na razie to wolę poczekać, wiecie, z tym. Będzie raczej dłuższa gierka, moi drodzy, więc dzisiaj pewnie RDR-a nie wrzucę i tak myślę. Raczej nikogo zbytnio ten RDR nie interesuje, tak szczerze będę mówił. A może i... no zobaczymy zresztą. MF krzyczy tutaj, tak? Ja... czemu Dotsa nagle nie widać w ogóle, ty? Widzieliśmy IRL, więc to jest tak, wiecie, jakby... Hello? Ghosty? Can you scream for me, Banshee? Ora, come on. Scream for me. Do this. Come on, you can do this. To jest hunt, moi drodzy. O, spierdzielaj many. Dobra, jeszcze jednego palę, wiecie co? Jeb się. Oho, Messerschmitt, wybaczcie. Okej, okay, po. Okej, okay, moi drodzy, teraz tak. Ani Deo, ani Tai, ani Raichu. Długo staliśmy po ciemku, kurwa. Powiem wam, że nie wiem do końca. Zobaczcie, Messenger nagle postanowił mi napieprzać wiadomościami. Muszę go wyciszyć. Kaflak. Dobra. Na razie mute. Sorry. Dobra. Wiem, posmacza. Teraz tak, oni. O, no nie wiem, nie wiem. Czekajcie, ja... czy to nie jest właśnie tak jakby... O, czekajcie, what the hell is this? Oni-chan, Oni-chan, tak, moi drodzy, ja muszę, bo on tak ogólnie migał pół na pół. Ja gdzieś miałem komentarz od widza, bo ja ciągle, tak, moje ciągle jakby takie opuszki, dziękuję za ten właśnie komentarz, jeżeli chodzi o tryb obłędu. Jeżeli chodzi o tego pieprzonego Oniego, możecie mi tutaj przypomnieć też, moi drodzy, teraz w komentarzach, ponieważ on tak migał tak średnio, ogólnie był często, nie chcę hej, tego cześć. Klikać, hej, cześć, siema. Dobra, ja chcę po prostu zobaczyć ten komentarz, jeżeli chodzi o niego. Czy ja go znajdę? Chyba nie. A tutaj jeszcze, kurczę, pisał widz o tym obłędzie, o Takashiro. Także macie dzisiaj obłęd, tylko ja chcę zobaczyć ten komentarz. Tylko nie wiem, gdzie on jest. O Boże. Szajze. No nie znajdę chyba teraz tego komentarza, moi drodzy, na tych odcinkach, powiem wam. No, well. A, z mruganiem o niego. Częściej go widać niż normalnego. No właśnie, ty nie? No właśnie, dobra, czyli częściej go widać, czyli póki co, szczerze powiem, że obstawiam był właśnie o niego, dlatego że ona była chyba dość często strasznie widoczna ogólnie, tak mi się wydaje, nie? Plus, oni lubi straszyć bardziej też niby, więc on dużo rzuca ogólnie i wszystko, w sensie ona. Więc na razie bym strzelał w niego, naprawdę. Ciężko ma nazwisko, kurczę, ona jeszcze ani razu mnie wybuchła, nic ani nic. Znowu hunt. Wcale to nie jest paranormalne zjawisko. Hej, here!
Behind you. Come here. A, no jest kucha przy okazji, tak? Hello? Pocham cię. Naprawdę? Browski. O, ty śmieciu. Okay, well, that was kinda fucking scary, not gonna lie. Okay. No kurde, jeszcze jeden hellhound by się przydał, powiem wam, naprawdę, bo... No jest aktywny w cholerę ten duch, naprawdę, nie? Come on, hunt me, bitch. Hunt me down, motherfucker. Tak czy ja wiem, powiem wam jednak. No ciężko, no ciężko, powiem wam. Ta psychika, my głównie po ciemku siedzieliśmy, nie, więc... Nie jest to raczej yokai, bo wołaliśmy go ciągle ogólnie. Naprawdę, więc on się w ogóle nie wrócił, więc... No chyba rzeczywiście ogólnie strzelę, moi drodzy, w tego Oniego, no uciekajmy stąd, zobaczymy, no jakby... No nie wiem, no tak mi się wydaje, Jurej wątpię. Bo w większości przypadków byliśmy po ciemku, więc raczej nasza psycha spadła głównie przez to, no może to być Yurei, może być od Banshee. Ale ja tutaj głównie podejrzewam tego o niego, no zobaczymy, no jakby. Jest to tryb obłędu, no tutaj raczej dość ciężko, myślę, że właśnie zgadnąć duszka. Jednak jeden dowód to nie jest taki hop-siup. Ale zobaczymy, może akurat mam rację, moi drodzy. I był to Yurei. Well. No unlucky, moi drodzy, on nie zaczął jakoś mega szybko hunta, dlatego tak trochę, kurde... No well, no unlucky, moi drodzy, no unlucky, co mogę powiedzieć, no pierwsza gra na obłędzie niezbyt udana niestety, ale spokojnie, teraz jak będziemy, moi drodzy, grali, to będziemy grać obłędy, także zobaczymy, kiedy nam gierka wyjdzie w perfekcie. Nieraz na streamie ogólnie były perfekcyjne obłędy, no ale na streamie, na odcinku to co innego, ale cóż, gierka była całkiem sympatyczna. Także ja dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek się wam spodobał, jeżeli tak, pamiętajcie o tym lajkensie, o subskrypcji, jeżeli jeszcze nie macie. Komentarz, jeżeli tylko i wyłącznie macie ochotę. I ja się z wami żegnam. Trzymajcie się do następnego, czyli do jutra, albo do, może do dzisiaj na RDR-u, jak chcecie wbić. Zapraszam. Pa, pa!